W pierwszej połowie mieliśmy przy prowadzeniu 1-0 dwie sytuacje, nie wykorzystaliśmy i w drugiej połowie kontra, po której Adamu strzela po długim rogu, zamiast dogrywać do środka do Chowańca, który ma pustą bramkę, to zadecydowało o tym, że nie wygraliśmy meczu. No, błąd w ostatniej sekundach naszego bramkarza. Ale tak jak mówię, do tego momentu mogliśmy prowadzić 2-0 i powinniśmy ten mecz wygrać. Natomiast tak, chwała chłopakom za tą grę w 11, ze względu na te kontuzje i to wszystko, już któryś mecz grają gołą 11 i rozegrali dobre spotkanie, aczkolwiek, no tak jak mówię, szkoda, bo te 10 sekund po czasie tracimy bramkę.